Bajkowe poddasze zaprasza Cię. Zasubskrybuj mój kanał, by każda nowość od razu trafiła do Twojego dziecka. Tysia i Felcia ruszają w świat, gdzie tym razem zaniesie je wiatr. Wybierz się z nami, zapraszamy Cię. Z Tysią i Felcią nie będziesz nudzić się. Wybierz się z nami, zapraszamy Cię. Z Tysią i Felcią nie będziesz nudzić się. Tysia i Felcia nad morzem. Cześć, mam na imię Matylda, ale wszyscy mówią na mnie Tysia. Mam 8 lat. Lubię jeździć na rowerze, czytać książki, lubię jeść lody czekoladowe i oczywiście pizzę, bo kto by nie lubił pizzy? Uwielbiam także czekoladę. Kiedyś nawet zjadłam całą tabliczkę naraz, ale pst, nikomu ani słowa. Kocham podróżować, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Mam młodszą siostrę Felicję. Wszyscy mówią na nią Felcia. Jest malutka, bo ma niecałe 3 latka. Bardzo, ale to bardzo ją kocham. Mama zazwyczaj robi jej warkoczyk i ubiera ją w różową sukienkę. Różowy to jej ulubiony kolor. W sumie mój chyba też. Felcia lubi jeść prawie wszystko to, co ja, czyli lody czekoladowe, pizzę, no i oczywiście czekoladę. Moja siostrzyczka jest bardzo ciekawa świata, a ponieważ jestem jej starszą siostrą, wszystko staram się jej dokładnie wytłumaczyć. Każdego roku, gdy zbliżają się wakacje, mama i tata organizują wspólny wyjazd. Zazwyczaj mówią nam o nim w zabawny sposób. Tym razem bawiliśmy się w kalambury, ale te, w których się rysuje. Rodzice przedstawiali nam na kartce różne rzeczy charakterystyczne dla miejsca, w które mieliśmy się udać. Tata zaczął rysować, a ja z Felcią zaczęłyśmy zgadywać. To jest po prostu zwykłe koło. Tak, ale poczekaj. Pomyśl, czym to koło może być? Burak? Nie, to nie burak. 2 koła? 3 koła? To może są jakieś kulki? Blisko. A co to za trójkąt pod nimi? To jest nohal. Felciu, to żaden nohal. O, już widzę. To są kulki lodów na wafelku. Tak, Tysiu, brawo. Lady. Ale lody można jeść wszędzie. Tak, to prawda. Tylko, że tam, gdzie jedziemy, będziemy jeść ich wyjątkowo dużo. Następna zagadka. Tata zaczął rysować mnóstwo kropek, tak jakby chciał przedziurawić kartkę. Spadające gwiazdy! Juhu! Lecimy w kosmos! Felciu, to niemożliwe. Póki co nie ma takich wycieczek, ale kto wie, może kiedyś. To może być przecież wszystko. Deszcz, ryż, grysik, płatki śniegu, piasek. Tak, piasek. Brawo, kochanie. Dobrze, ostatnia zagadka. I mam nadzieję, że już teraz odgadniecie, gdzie jedziemy na wakacje. Tym razem narysuję ja. Mama zaczęła rysować coś falistego przez całą kartkę. Nie zatrzymywała się wcale. Specjalnie do tego wzięła niebieską kredkę. To jest dużo wody. Woda, 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 woda. Plusku, plusku. Ja chcę plusku, plusku. Felciu, czy to znaczy, że jedziemy nad morze? Tak. Tak się ucieszyłam. Myślami byłam już na słonecznej plaży.
Mamo, ale musimy kupić jakieś kolorowe wiaderka do piasku i łopatkę. Oczywiście, kochanie, kupimy. Nic się nie martw. Uff, jak wiaderko i łopatka będą, to nic mi więcej nie trzeba. W dzień przed wyjazdem zaczęliśmy ogromne pakowanie. Mieliśmy tak dużo bagaży, że bałam się, że nie wejdą do auta. Jednak się zmieściły. A to tylko dlatego, że mój tata potrafi wszystko doskonale ułożyć. Jest w tym naprawdę dobry. Teraz opowiem Wam krótko, co koniecznie musicie wziąć, kiedy jedziecie nad morze. Najlepiej, jakbyście mieli swój plecaczek. Zapakujcie do niego dmuchaną piłkę. A jak takiej nie macie, to poproście rodziców, żeby Wam kupili. To super sprawa. Weźcie ze sobą wiaderko i łopatkę. Przyda się Wam też parę foremek do piasku. Potrzebny będzie także strój kąpielowy i okrycie na głowę. Czapka z daszkiem lub kapelusik, co kto woli. Musicie wziąć kocyś i misia pysia. Bez nich nie zaśniecie. To bardzo ważne, bardzo. Tak, Felciu, masz rację. To ważne, żebyście umieli zasnąć w innym miejscu. I trzeba wziąć nocnik. Trzeba lubić do niego siusiu. Nie do majtek. Nie. Felciu, to prawda. Tak więc kto z Was sika jeszcze do nocnika, niech zabierze go ze sobą. A, i jeszcze rowery. Musicie wziąć rowery. Mama mi mówiła, że będziemy jeździć na wycieczki rowerowe. A jak nie możecie wziąć rowerów, bo nie macie bagażnika na dachu auta, to mama powiedziała, że można wypożyczyć je na miejscu. Tak, to już chyba wszystko. Gdy byliśmy już całkowicie spakowani, ruszyliśmy w trasę. Muszę Wam powiedzieć, że droga nad morze jest bardzo długa. W sumie dla nas była długa, bo mieszkamy na Śląsku. A Wy, no nie wiem gdzie mieszkacie, ale lepiej zapytajcie wcześniej swoich rodziców, ile pojedziecie. My jechaliśmy 7 godzin. Na szczęście mama i tata wymyślili super plan. Wyjechaliśmy nie w ciągu dnia, a pod wieczór. Dzięki temu szybko zachciało nam się spać i razem z Felcią przespałyśmy całą drogę. Jak już się obudziłyśmy, okazało się, że jesteśmy na miejscu. Z oddali do moich uszu dobiegał delikatny odgłos szumiących fal morza, ale to było super! Woda, woda, dużo wody! Tak, kochanie, będzie dużo wody, ale najpierw musimy się rozpakować. Kiedy wyszliśmy wszyscy z auta, zobaczyłam 7 drewnianych domków, jeden obok drugiego. Przed domkami było dużo trawy i... zabawisko! No właśnie, w języku Felci było tam zabawisko, ale po naszemu ogromny plac zabaw. Zjeżdżalnia, piaskownica, mały domek. Siuśtu, siuśtu! Jakie siuśtu, siuśtu? A, huśtu, huśtu! Chcesz na huśtawkę? No tak, huśtawka też jest, ale będzie fajnie. Chodź, Felciu, najpierw pójdziemy zobaczyć, jak jest w domku. Nasz drewniany domek był malutki, ale bardzo przytulny. Razem z Felcią dostałyśmy osobny pokój. Każda z nas miała swoje łóżko i swoją szafeczkę. Od razu rozpakowałam do niej wszystkie swoje ubrania i zabawki. Moja siostrzyczka zrobiła to samo. Felciu, a co ty wzięłaś ze sobą? Chochle do zupy? To jest moja luzka. Jestem bluzką Elzunią. Felcia, ty to masz pomysły. Rozpakowałyśmy wszystkie rzeczy i poszłyśmy dalej zwiedzać domek. Był tam pokój gościnny,
połączony z małą kuchnią. Obok były drzwi do pokoju rodziców i jeszcze dalej znajdowała się łazienka z prysznicem. Domek miał wyjście na swój własny, zadaszony taras. Będziemy tu jedli codziennie śniadania i kolacje. Co wy na to? Mamo, ale super! Uwielbiam jeść na świeżym powietrzu! No to na co czekamy? Jesteśmy zmęczeni po trasie i bardzo głodni. Zjemy sobie teraz śniadanie. Mama wyciągnęła z plecaka termos z herbatą malinową, moją ulubioną, bułki z kotletami, miam, pychotka, pomidorki koktajlowe, a na deser... placuszki z jabłcami. Felciu, to są placuszki z jabłkami. No mówię, z jabłcami. Felcia. Po zjedzeniu śniadania mama z tatą obwieścili nam, że idziemy przywitać morze. Hurra! Nie mogę się doczekać. Ubrałam strój kąpielowy i na to spódniczkę. Założyłam kapelusik i byłam gotowa do wyjścia. Morze znajdowało się 10 minut drogi stąd, więc poszliśmy spacerkiem. W którymś momencie poczułam mocniejszy wiatr i piękny zapach wody. Już jesteśmy blisko. Nareszcie zobaczyłam... woda, woda, dużo wody. Jest morze! Wszyscy zbiegliśmy na ciepły piasek gołymi stopami. Ale to jest super uczucie. Rozłożyliśmy koc, parawan, bo trochę wiało, i parasol, żeby słońce nie świeciło nam tak bardzo na głowy. Potem rodzice chwycili mnie i Felcie za ręce i wszyscy zanurzyliśmy stopy w wodzie. Ale zimna, brrr. Ale tak zawsze jest na początku. Po chwili oswoiliśmy się i już było cieplej. Skakałyśmy z Felcią przez fale. Ale pamiętajcie, skakałyśmy przy rodzicach. Mama i tata zawsze muszą być blisko, bo morze jest niebezpieczne. Wygląda pięknie, ale trzeba uważać. Ja umiem już nawet trochę pływać, ale nie mogę sama wchodzić do wody, zwłaszcza do morza. Później, bawiąc się w piasku, zauważyłam taką wieżyczkę, na której siedział pewien pan i przez lornetkę oglądał plażę. Mamo, kto to jest? Ten pan, tam, wysoko, z lornetką. To jest ratownik, który sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy każdy człowiek jest bezpieczny. A co jak ktoś zacznie się topić? To wtedy ratownik wkracza do akcji i ratuje taką osobę. To on jest chyba jakimś superbohaterem! Myślę, że tak, Tysiu. Przez długi czas wpatrywałam się w tego ratownika i podziwiałam go za odwagę. Bo naprawdę trzeba być odważnym, żeby ratować kogoś z głębokiej wody, no nie? Dzień na plaży był cudowny, spokojny, ale też troszkę męczący. Przez to gorące słońce. Tata długo spał na kocu, bo był bardzo zmęczony po trasie. A my z mamą kopałyśmy tunele w piasku. Zbierałyśmy małe białe muszelki i kolorowe kamyczki, które chowałyśmy do specjalnego pudełka. To były nasze morskie skarby. Raz nawet jakiś pan z wielką torbą na ramieniu przechodził obok nas i zawołał: kukurydza na gorąco. Tak, Felciu, to była kukurydza na gorąco. Mama kupiła dla nas dwie. Były pyszne, z masełkiem i solą. Takie lubię najbardziej. Na plaży zostaliśmy aż do zachodu słońca. Bardzo chcieliśmy go zobaczyć. To był piękny widok. Zrobiliśmy sobie oczywiście zdjęcie, żeby mieć pamiątkę. Któregoś dnia rodzice zaplanowali wycieczkę do nadmorskiego miasta. Czekało tam na nas dużo atrakcji. Mieliśmy zwiedzić latarnię morską, kupić pamiątki dla rodziny i najlepsze na koniec – popłynąć statkiem pilotowym.
owców. Felciu, ty to jesteś mała agentka. Nie pilatowców, tylko piratów. Dzień zapowiadał się wspaniale. Do miasta pojechaliśmy autem. Już z oddali było widać wielką latarnię morską, która stała na klifie. Widok był nieziemski. Od razu zaczęłam sobie wyobrażać noc, wielkie fale i statek, który zabłądził na morzu. Nagle marynarzy dostrzegają światło latarni morskiej, które ratuje ich z wielkiego niebezpieczeństwa. To byłoby bardzo ekscytujące. No, dobra, ale się rozmarzyłam. Zaczęliśmy iść w kierunku latarni. Gdy tata kupił bilety, mogliśmy wejść na górę. Tyle schodów, to ja w życiu na oczy nie widziałam. Felcia była na rękach u taty, więc miała o tyle łatwiej, ale ja musiałam się nieźle namęczyć, żeby wejść tak wysoko. Nareszcie udało się. Było warto. Przed nami rozpościerał się wspaniały widok, którego nie zapomnę nigdy w życiu. Niekończąca się woda. Słońce pięknie oświetlało morskie fale. Ach, jak cudownie. Niestety nie udało nam się spotkać latarnika morskiego. Szkoda. Miałabym tyle pytań. Następnym punktem programu był obiad w restauracji. Zamówiliśmy sobie oczywiście rybę, bo jak tu nie zjeść ryby nad morzem? Przecież tutaj smakują najlepiej. I faktycznie, ryba była przepyszna. Jak już mieliśmy więcej sił, ruszyliśmy w stronę portu, gdzie były zacumowane wielkie statki. Gdzieś tam kołysał się na wodzie statek piracki, którym mieliśmy popłynąć w nieznane. Żartuję. To był planowany rejs, ale wolę sobie wyobrażać, że płyniemy odnaleźć zaginioną wyspę skarbów. Rodzice kupili bilety i weszliśmy na pokład. Zajęliśmy swoje miejsce na jednej z ławek. Gdy reszta ludzi usiadła wygodnie, na środku statku pojawił się wysoki pirat. Na głowie miał zawiązaną czerwoną chustkę, a na twarzy miał czarną opaskę zakrywającą jedno oko. Spojrzał na wszystkich wokół i głośno powiedział: witajcie na naszym pirackim statku, który nazywa się Złota Perła. Właśnie ruszamy, by odnaleźć skarb zakopany na bezludnej wyspie Moro. Czy dołączycie do naszej załogi? Wszyscy radośnie krzyknęli: tak! I wtedy pirat zaczął wyciągać z wielkiego wora czapki kapitana statku i wkładał je dzieciom na głowę. I mi także, Felci też. Kiedy patrzyłam na pirata, nagle zauważyłam, że po jego głowie i ramionach chodzi biały szczur! Szczurek! Tak, Felciu, to był szczur. Trochę się go bałam, ale pirat powiedział nam, że ten szczur to jego przyjaciel, Alfred, który jest milutki i nikogo nie ugryzie. Ale to była przygoda. Potem szukaliśmy na mapie ukrytego skarbu. Następnie pirat nauczył nas, jak obsługuje się kompas. Pokazywał nam, jak wznieść żagle. Wszyscy mogliśmy dotknąć prawdziwego steru. I każdy z nas mógł zrobić sobie zdjęcie z piratem oraz jego... szczurkiem. Tak, szczurkiem. To było super. Na koniec każde dziecko dostało muszelkę, którą trzeba było otworzyć. Nie uwierzycie, co było w środku? Złota perła! To była chyba najlepsza przygoda, jaka mnie w życiu spotkała. Najlepsza, najlepsza!
W ogóle cały wyjazd nad morze to był cudowny czas. Jestem bardzo wdzięczna mamie i tacie, że pojechaliśmy w to miejsce. Bardzo, ale to bardzo chciałabym tu jeszcze kiedyś wrócić. Mam nadzieję, że i wam uda się kiedyś pojechać nad morze. Będzie super, gwarantuję. Cokolwiek będziecie tam robić, to będzie wyjątkowy czas dla całej waszej rodziny. A teraz się żegnamy i piosenkę zaśpiewamy. Pa, pa! Będę wdzięczna, jeżeli udostępnisz mój kanał Bajkowe Poddasze. Niech dobre treści dotrą do każdego dziecka w Polsce. Dziękuję.